Siemaneczko, z tej strony Anton, witam i zapraszam na kolejny odcinek, oczywiście seria Elm Creek. Jak widzicie, kończę zbiór słomy na nowym polu, pole numer, nie wiem, już nie pamiętam, który numer, w każdym razie to skończyłem. O, właśnie, i tutaj śledzić muszę tych intruzów. Jak tutaj zbierałem, co jest dosyć ciekawe, zobaczcie, oni się zatrzymują, nie? Ruch tutaj uliczny, ale też jak ci ludzie sobie chodzą na tej mapie, naprawdę fajnie zrobione, mi się to podoba właśnie. Porównanie do 19. Proszę bardzo, on się tutaj zatrzyma. Jest elegancko. Nie tak jak w innych tam wersjach farminga, tam by taranowali ciągniki i tak dalej. Zobaczcie, jak sobie ten koleś powolutku chodzi. Tylko jest problem tego typu, że pole jest nowe, ja chciałem je tutaj powiększyć, połączyć z tym polem tam, gdzie jest soja. I myślałem, żeby tą drogę tutaj zaorać. Ale jak widzę, że teraz sobie tutaj spacerują ludzie, no to sobie zastanawiam, czy oni będą mi spacerowali po moim polu, jak ja będę tutaj kombajnem za nimi jeździł. No plusem jest to, że oni się zatrzymują, to jest ten duży plus. No ale to zobaczymy i zobaczymy jeszcze, jak powiększę te pole. Dobra, zjeżdżamy, zebrałem tutaj słomę, zebrałem pszenicę chyba 6000, coś koło 6000, co jest w kontekście dzisiejszego odcinka dosyć istotne, bo tego zboża mi troszeczkę tutaj brakowało. Pszenicy w sumie, pszenicy to jest istotne, żeby właśnie tutaj karmić świnie, bo dzisiaj będziemy kupowali świnie. W poprzednim odcinku postawiliśmy chlewnie. Trochę tak zakończyłem ten odcinek poprzedni, taką, wiecie, zostawiłem was na placu budowy. No a dzisiaj, proszę bardzo, jak tutaj się zmieniło, wypiękniało. Powiem, że całkiem ładnie to jest zrobione, moim zdaniem. Rzeczywiście, jak tutaj troszeczkę więcej czasu poświęcimy, no takie detale, to rzeczywiście to ładnie wygląda, bo to jednak dosyć dużo czasu potrzeba, żeby tutaj wszystko pod linijkę zrobić, wyprofilować i tak dalej, żeby to było odpowiednie takie nachylenie. Później trawę jak gdyby ładnie poustawiać, jak gdyby posiać, pomalować w sumie raczej tak, pomalować. No i dużą różnicę stanowią drzewa. Jeżeli drzewa sobie dorzucimy, to wygląda już całkowicie inaczej. Te budynki bez drzew wyglądały trochę tak słabo, ale jak jest, są drzewa, no to rzeczywiście powiem wam, że naprawdę bardzo mi się podoba. No i w Farming Simulator 22 mamy tutaj wiele różnych gatunków drzew, tak więc no to też jest fajne, że tutaj jakieś wierzby, gdzieś brzozy jakieś tam amerykańskie, nie wiadomo coś rośnie i wielkości różne, no i to fajnie wygląda rzeczywiście, całkiem fajnie, mi się to podoba. Tak jest fajnie zielono i odgrodziłem się jak gdyby od autostrady nie tylko i wyłącznie tym płotem, ponieważ tutaj też płot położony jest, ale właśnie takimi rzeczami właśnie jak tutaj drzewa. Tylko że zimową porą, jak będę grał na sezonach, trochę będzie mało zielonego, to jeszcze być może jakieś świerki albo jakieś sosny po drzewie coś posadzimy, pod warunkiem, że będę miał na to pieniądze. Całkiem fajnie, podoba mi się to, jak to wygląda. No i też tak celowo zrobiłem, żeby trochę było miejsca, bo w przyszłości, nie, tu będzie być może beczka stała na gnojowicę albo rozrzutnik. Tak więc robiłem to już z takim założeniem, żeby były też miejsca na pewne maszyny, które w przyszłości się tutaj muszą pojawić. Tu była, w komentarzach napisaliście, że chyba zły jest silos na obornik postawiłem, że powinienem jakieś rozszerzenie postawić. Mi się wydaje, że to już jest dawno naprawione. Oczywiście na początku był taki problem, no ale no jednak Farming Simulator 22 jest patchowany, tak więc takie rzeczy naprawione są, wydaje mi się. Możliwe jest tego typu sytuacja, że jak ktoś za daleko postawi sobie ten silos, to może mu nie łapie. A mi się wydaje, że chyba 30 metrów jest, no ale powiedzcie mi, ile w farmingu to jest 30 metrów. Czy to jest 30 metrów? Być może i tak. Przy czym tak, tego obornika nie spodziewam się, że będzie dużo, chociaż szczerze mówiąc dla mnie bardziej istotna jest gnojowica, a tej gnojowicy będzie tutaj troszkę lepiej. Jeżeli chodzi o budynki, no to one są fajniejsze w Farming Simulator 22. Tutaj można gdzieś sobie pochodzić i te budynki są naprawdę, mają jakieś takie, nie mają jakichś tam dodatkowych funkcji, nie wiadomo co, ale można jakieś drzwi otworzyć, gdzieś jakieś zadaszenie, no jest coś takiego fajniejszego, nie? A modyfikacje to już w ogóle całkiem fajne rzeczy. No i jeszcze mamy silos od Unii. No i dzisiaj będziemy za chwilę tutaj świniaki
kupować. Chyba maciory będziemy kupowali, zaraz zobaczymy. Najpierw wyładuję sobie słomę, bo co prawda no, tego obornika nie będzie tutaj dużo, ale może być go w ogóle zero, jeżeli tutaj nie damy słomy. Mam nadzieję, że... Chyba mi się wydaje, że w tym miejscu można tutaj rozładować tą maszynę, bo tutaj zbierałem tej słomy. Troszkę i tutaj jeszcze mi zostało niepełny taki, niepełna taka belka. To tu jest weszło 12 na 14, dobra. Jedna taka duża to jest prawie 10 tysięcy litrów, a do tego jeszcze dosyć dużo do sprzedania. Dzisiaj szczerze mówiąc, o proszę bardzo, jak szybko zapadało. Dzisiaj szczerze mówiąc, po tym jak tutaj kupię świnie, to lecę ze sprzedażą słomy. W ogóle muszę jeszcze trochę pieniędzy. O, muszę jeszcze trochę pieniędzy znaleźć, że się tak wyrażę. No troszeczkę, jak zacząłem tutaj sobie tak upiększać to, no to trochę jednak tych pieniędzy wydałem na te drzewa i tak dalej, no i budżet mi się skurczył, a chciałbym koniecznie jeszcze jedno pole kupić, pole bodajże numer 50, to jak będzie czas, to wam pokażę te pole, jak wygląda, które chcę i dlaczego. No ładnie wygląda, podobało mi się tutaj te budowanie i na pewno na tej serii będzie dosyć dużo budowania. No tylko, że trzeba teren, pieniądze, przede wszystkim pieniądze, bo jednak to kosztuje. Nawet taka średnia chlewnia, tylko, że ja nie chciałbym, żeby to było tak gdzieś na kupie, że się tak wyrażę, nie? Żeby tu jednak dużo miejsca mieć wolnego i tak dalej. Z takim założeniem, że w przyszłości jakimiś maszynami będę musiał tam operować i tak dalej, żeby to nie było wszystko na styk. Bo docelowo tu mają być w przyszłości duże maszyny, nie? Przecież tak jak mówiłem, ta chlewnia nie najprawdopodobniej ona będzie powiększona. W przyszłości ja ją rozbiorę i coś tu innego postawię, bo jak gdyby chlewnia będzie w innym miejscu, ale to na razie taka tymczasowa chlewnia jest tutaj. No i też fajnie by było, żeby ona też ładnie wyglądała. Mi się podoba, całkiem nieźle wygląda to. No ale to jednak kosztowało. Dobra, lecimy z tą słomą. Z tego co mi się wydaje, do tej średniej chlewni potrzebujemy 15 tysięcy chyba litrów tej słomy. No i chyba to będzie na rok mi wystarczy tej słomy. Więc spoko. Ja tą słomę trzymałem z taką, bo myślałem, czekajcie, co to zniknęło? Jest 15 tysięcy, a tu ile? Dobra, to jeszcze to wywozimy, dobra. Ja jej trzymałem tak dosyć dużo tej słomy z racji tego, że myślałem, że będę tej hodowlę krów, nie, jakieś nie wiem, emery robi i tak dalej, to słoma będzie potrzebna, że jakieś duże ilości, no tak jest jak 19 się grało i na sezonach, no to tam na przykład dużo trzeba było robić emeru i tak dalej, no więc takie chomikowanie u mnie jest w genach, powiedzmy. Dobra, to słomę to tam później sobie też rzucimy i to tyle, dobra, idziemy. No bo tak jak mówiłem, a jakie pole, to może od razu wam powiem, które chciałbym kupić. 50, to jest soja, 48, 51, 50 i 51 chciałbym połączyć, to będzie jedno duże pole, takie już większe. 50 dlaczego, no bo tutaj jest soja, którą można wymucić i sprzedać ją za 2 miesiące czy 3 miesiące, kiedy będzie najwyższa cena. I co jest istotne, ja kupuję tutaj praktycznie pole w 100%. Nie tak, że kupuję coś takiego i tutaj odłogiem leży coś tam, tylko idealnie. Zresztą od samego początku chciałem kupić te pole. 114 tysięcy, no będziemy jeszcze sprzedawali kilka rzeczy, tak więc mam nadzieję, że jakoś zbiorę te pieniądze. A jak nie zbiorę, no to weźmiemy jeszcze sobie kredyt, bo kredytu mam 350 na tej serii. Teraz, kiedy mam już te finansowanie za pomocą chleba, tak, 350. No to nie powinno być problemów. Dobra, tyle jeżeli chodzi o karmienie. Czy już jest? Nie, nie ma jeszcze świń. Więc co? Będziemy musieli skoczyć po przyczepę, bo ona w błynie jest, ciągnie z przyczepą. Pyk. Siądź i zresztą zobaczyć, ile tu owsa mam. Dobra, tego nie widzę tutaj. Muszę sobie tutaj podejść. 12 tysięcy. Powinny być już dwie palety. Dobra, to będziemy jeszcze sprzedawali tą mąkę. Jeszcze będę sprzedawał tą mąkę przez jakiś czas. Cena jeszcze tak mocno nie poleciała, dopiero w maju będzie już na tyle niezbyt fajna ta cena, że nie będę sprzedawał mąki, a teraz będę jeszcze sprzedawał to samo chleb. Chleb chciałbym sprzedawać praktycznie rok, znaczy we wszystkie miesiące,
Ewentualnie w te miesiące, kiedy jest tam tragiczna i cena taka niska, no to nie będę sprzedawał. Tak sobie to zaplanowałem. Dobra, wracam na gospodarstwo, bo tam potrzebny jest ten ciągnik z przyczepą, żeby no, zacząć karmić te świnie. Fajnie teraz tutaj wygląda, jak się wjeżdża na gospodarstwo. No naprawdę, kilka rzeczy, małych zmianek i rzeczywiście całkiem fajnie to wygląda. Dobra, podjeżdżamy sobie pod silos. No i tutaj ja już jestem całkiem nieźle przygotowany, żeby rozpocząć hodowlę świń. No w sumie bez sorgo albo bez kukurydzy, no to nie można rozpocząć tak naprawdę hodowli świń, bo czy można rozpocząć, zawsze można rozpocząć, tylko że za bardzo to nie będzie miało sensu. Ja mam mnóstwo sorgo i to jest bardzo fajna rzecz. Dobra, tak więc zasypujemy sobie sorgo i chciałbym zobaczyć w ogóle ile na ile mi to wystarczy te sorgo, tak więc mam dosyć dużo teraz sorgo, ale podejrzewam, że te sorgo też pójdzie do młyna również, no bo tutaj świnie nie będą aż tak dużo jadły. Zresztą o świniach, o karmieniu świn i tak dalej, w ogóle o zwierzętach Farming Simulator 22 jest dużo, krąży dużo mitów, dużo takich niesprawdzonych, nieprawdziwych informacji. No już wspomnę o tym, że to nawet Giants oficjalnie tłumacząc, jak to działa, jak to powinno działać, to nie do końca jest to prawdą to co mówi Giants, jeżeli chodzi o karmienie świń i tak dalej, mówiąc, że potrzebujemy na 100% tam coś tam, coś tam, to generalnie nie do końca tak działa. Jest to dosyć uproszczony taki model karmienia, tak więc spoko. 7999, a ja te 8000, znowu gdzieś jeden litr gdzieś zginął, dobra, spoko, ale tak to jest. Czyli co, teraz, kiedy mamy już paszę, też nie do końca, jeszcze tutaj będziemy musieli coś donieść, to będę kupował zwierzęta i nie będę kupował to, nie będę woził na razie, chociaż docelowo przyczepa do transportu zwierząt, no tutaj w sumie jest gdyby bardzo potrzebna, bo zarabiamy na sprzedaży świń, czyli dosyć dużo będzie trzeba kursować z tymi zwierzętami i tą przyczepkę, przynajmniej taką, wypadałoby kupić. No ale 25 tysięcy, jak chcę kupić pole i brakuje mi troszeczkę kasy, no to troszeczkę słabo jest, a ja poczekam sobie, szczerze mówiąc, aż będzie na jakieś przecenie czy coś takiego. Na razie są te same, które były w poprzednim odcinku, bo jest ten sam dzień, więc nic w tym kierunku tutaj nie ma i lecimy sobie z zakupem. Mamy 3 rasy, czyli to chyba mamy mniej ras niż było w 19, tam chyba były 4 rasy, co nie? Nie pamiętam. Tyle tylko, że tutaj możemy kupować większe, znaczy prosięta i tutaj dorosłe, na przykład zwierzęta, tak? Niemiecka Landrace. No i co ona tutaj, jakie są opcje? Raz za 200 euro kupujemy prosiaka, który jak widzicie wiek 0 miesięcy, dojrzałość płciową 6 miesięcy ma, no i po tych 6 miesiącach może się zacząć rozmnażać i okres ciąży 4 miesiące. Czyli można zarabiać w taki sposób, że kupujemy prosięta, trzymamy je do 6 miesięcy, one się później zaczynają rozmnażać i tak dalej, albo w momencie, kiedy one mają tam 6 miesięcy, to sprzedajemy je i ich cena jest jakaś tam wyższa i tak dalej, nie? Zresztą z tą ceną tych świń to też jest. Albo po prostu kupujemy sobie maciory, tak jak ja mam zamiar zrobić. Kupię te maciory i one już w tym momencie mają już tu 6 miesięcy, oczywiście są droższe, ale mają możliwość już rozmnażania się, czyli po 6 miesiącach zdubluje mi się ilość świń i będę mógł je sprzedać po jakiejś tam cenie, bo to wtedy będą już prosięta, czyli tak to jest tu rozwiązane. Niekoniecznie można jakieś duże pieniądze zarabiać, ale to nie jest prawdą, że tutaj w ogóle się nic nie opłaca. To jest kwestia tego, jak wy do tego podchodzicie. I teraz tak, tutaj istotne jest, ile tych świń kupimy sobie. Tak jak powiedziałem, będzie tutaj jest taka mechanika, że jedna świnia, jedna maciora będzie miała w przyszłości raz na 4 miesiące, jeżeli wszystko jest ok, będzie miała jedno prosie. Tak więc no tak wygląda tutaj ta mechanika. Tak więc na samym początku wypadałoby dosyć dużo kupić tych świń. No i ja planuję przeznaczyć około 20 tysięcy. 34 świnie,
Następnym razem, jakby się rozmnożą, to będzie ile? Ich będzie 68 i prawie wskoczę w limit. Czyli jakby, tylko że tak, jeszcze raz później, następny miesiąc, czyli do końca roku, teoretycznie, jak wezmę sobie 35, w sumie 36 to jest chyba optymalna taka liczba, bo jak 36 pomnożycie razy 3, to wam wyjdzie 108. Tak mi się wydaje, co nie? Może się tam mylę, ale tak mi się wydaje, że wyjdzie 108. Czyli to jest chyba optymalna liczba świń w momencie, kiedy zaczynacie hodowlę macior, bo one za 4 miesiące będą miały prosięta, czyli będzie już ich tam 70, ile? 72, tak? Dobrze mówię? I później za następne 4 miesiące będzie ich 108, czyli osiągniemy limit. Później już nie będzie przyrostu tych świń. To trzeba pamiętać, żeby ten limit tutaj nie był wykorzystany. No więc kupuję 30 i tak naprawdę nie jest to istotne, jaka to rasa jest, czy coś takiego, bo one mają wszystkie taką samą charakterystykę, ewentualnie umaszczenie może być różne. To chyba sobie, no dobra, weźmiemy białe, kupimy i tyle. Chociaż nie, może nie, takie, o może takie wstecz, może takie sobie wybierzemy. Albo Berkshire, jak to tutaj jest przetłumaczone. Dobra, czarne świnie będę. Nie, dobra, te sobie będziemy hodowali. No i kupimy 36, dobra. No 20 tysięcy wydane. No jak widzicie, wydałem prawie 2 tysiące na przewóz. Co jest dosyć dużo. Tak naprawdę jest to dosyć dużo. No i zobaczcie. Jest ich tutaj dosyć dużo. I teraz mamy już dostęp do statystyk. I zaraz tłumaczymy, o co tutaj chodzi z tym. Tak więc mamy żywność podstawową. Bez tej żywności podstawowej praktycznie nie można, nie będą się świnie rozmrażały. One będą rosły, to jest ciekawe, będą rosły prosięta, ale bez kukurydzy albo bez sorgo nie będą one się rozmnażały. Bo tu chodzi o to, że pasek ze zdrowiem musi być na poziomie, tutaj uwaga, 75%, a nie jak Giants mówi, ma być 100%. Nie musi być 100%, musi być powyżej 75%. No to nawet widać, kiedy ten pasek się zamieni na czerwony albo zielony kolor, to wtedy jest już aktywowany trigger rozmnażania. Dopóki on jest szary, to ten poziom zdrowia jest za niski po prostu. No i jeżeli chodzi o karmę, no to też jest dużo tutaj mitów dotyczących karmienia. Niekoniecznie musicie tutaj wszystko przywozić. Wręcz przeciwnie. To, o czym mówiłem, że bez podstawowej żywności nie ma rozmnażania, ale nie oznacza, że musicie tutaj wszystko dostarczać. Wystarczy, że macie podstawową żywność i ziarno albo białko. Jeżeli macie podstawową żywność, na którą składa się kukurydza, tudzież sorgo i dodacie na przykład ziemniaki, to i tak nie będą się rozmnażały, ponieważ ten potencjał będzie zbyt niski. Ale kiedy do podstawowej żywności dodacie albo ziarno, albo białko, no to wtedy już będzie dobrze. Zresztą za chwilę tutaj przywiozę. Nie będę tutaj dawał białka, ponieważ białko jest dosyć drogie. Znaczy drogie, w tym sensie, że na białko to jest, się składa soja, rzepak i bodajże słonecznik. Czyli uprawy, które są dosyć drogie. No ja wolę je sprzedać, szczerze mówiąc. Dlatego chodziło mi o to, żeby mieć pszenicę. Pszenicę albo jęczmień, bo to są ziarna. No i też pszenicę potrzebuję dla kur, tak więc spoko. Dobra, i tutaj ile tej pszenicy mam? 6000, to wezmę sobie tak. Dobra, wystarczy mi 4000 i to powinno mi wystarczyć na długi okres czasu. Tak naprawdę powinno to wystarczyć. No i lecimy sobie. Ja generalnie na grze, podczas odcinków nie przyspieszam za bardzo czasu, ale teraz właściwie mógłbym wam pokazać, o co chodzi, że jak przyspieszę trochę ten czas, to tutaj się nic nie będzie zmieniało, tak? Dobra, przyspieszmy ten czas, chociaż no będę po nocy tutaj musiał, właśnie, będę musiał tutaj kilka rzeczy robić po nocy. No weźmiemy sobie 10%, albo tak nawet szybciej. Przelecimy. No i widzicie, tutaj się nic nie zmienia. Przejdzie godzina 15 i nadal te świnie, nic się tutaj nie ruszyło, nie? Nie ma zdrowia, nic się nie zmieniło. Dobra, 15. Zdrowie dalej na zero, więc dobra, sobie to schamujemy. No i wyrzucamy jednak tutaj te zboże. Dobra, pyk. To jest fajne, to mi się podoba.
Oczywiście ten system karmienia, on się bardzo różni od tego, czym, do czego większość z nas jest przyzwyczajona, grając na sezonach, ale że tutaj tak naprawdę rzadko można karmić, ale nawet grając na sezonach, mając hodowlę świń, też nie musieliśmy zbyt często karmić, jeżeli były takie silosy. Można było sobie też ustawiać takie silosy, które były jako maszyny przeładunkowe w Farming Simulator 19 i one po prostu, kiedy tej paszy ubywało, to on tam dosypywało. Tylko że wtedy to leciało tylko i wyłącznie chyba z paszą. Tak to wtedy działało, a tutaj po prostu jest taki silos, a więc tutaj można tak naprawdę te świnie karmić dosyć rzadko. No i to jest w sumie spoko, bo to mi się akurat podoba, bo mamy te silosy, tu możemy nawieźć więcej i jest elegancko. No jak widzicie, teraz już pojemność tej paszy mam do 12 tysięcy litrów, tak więc no tu już jest prawie połowa tego. I za chwilę też przyspieszę czas i zaraz zobaczycie, że zdrowie zacznie, pójdzie do przodu, zacznie się ten pasek zwiększać i wtedy to już oznacza się, że zatrybiło i tylko chodzi o to, żeby ten pasek miał ze zdrowiem powyżej 75% przed godziną bodajże 12 w nocy. O, widzicie, już powoli zacznie rosnąć. No problem jest tego typu, że on będzie teraz wolniej rosnął i na to się sprowadzałem, że ja tutaj troszeczkę przywiozę sobie jednak rzepaku, bo mi się wydaje, że szybciej będzie to zdrowie rosło, jeżeli będzie właśnie też białko i tak dalej. Na takim starcie to mi się wydaje, że to ma sens, żeby dodać im jeszcze tego. Ja mam tutaj rzepak, tak więc spoko, to też sobie dodam. Tak mi się wydaje z moich obserwacji, jak to wygląda, bo ponieważ szczerze mówiąc obejrzałem, przeczytałem sobie kilka wątków dotyczących karmienia, obejrzałem sobie jakieś poradniki, powiem wam, że niektóre trochę takie trochę parodystyczne były bardziej, się tak wyrażę, trochę tak, że, no nie wiem, takie, jakieś bzdury były konkretnie opowiadane i tam tak naprawdę, jak trzeba było tam słuchać, to naprawdę dosyć ciekawie to było. Natomiast no, z moich obserwacji tak to wygląda, zresztą w komentarzu, że macie większe doświadczenie, bo ja mam zerowe, że mówiąc doświadczenie, jeżeli chodzi o hodowlę świń. Taką, żeby to miało ręce i nogi, w tym sensie, że żeby po prostu karmienie miało jakoś tam, jakoś to po prostu lepiej działało, nie? Bo jak zobaczycie, zdrowie rośnie, tylko że mi się wydaje, że trzeba będzie jeszcze tutaj dorzucić trochę białka, no to wtedy te tempo tutaj przyrostu zdrowia, one będzie chyba szybsze, tak mi się wydaje. Tutaj też bym nie patrzał, że to jest 100% ma być, tak? Że tu musi być 50, 25, 20, czy też 5%. Akurat w tym przypadku tak się złożyło, ale to jest akurat standardowa mapa. Jeżeli gramy na jakichś modowalnych rzeczach, jakichś mapach, które są zrobione i zmieniony system karmienia, no tam to może być całkowicie przemeblowane. No i co jest istotne, gnojowica jest produkowana, dosyć duże ilości gnojowicy będą produkowane, no to jest dosyć duże stado świn, tak? 30 świnek na sam start, to jest dosyć dużo. Tak więc ja się cieszę, że one robią gnojowice. Natomiast czy jest obornik? No jak widzicie, obornik jest też. I też w sumie całkiem, nie wiem, 59. Ale to wynika z tego, że mam kupione maciory. One dają więcej jednak obornika i więcej gnojowicy niż prosięta, bo one by dawały mniej. Tak więc, no i zainwestowałem trochę pieniędzy, no tej słomy tutaj dużo nie będzie ubywało, bo ubyło nam tej słomy, no ile, 90 litrów, a więc podejrzewam, te 15 tysięcy to może wystarczyć na pół roku, albo i więcej jeszcze, a jak na ile wystarczy ta karma, no to nie wiem. Na razie tu jest tego rzepaku trochę przywiozłem, ale tak symbolicznie na start będę jednak się trzymał raczej czegoś takiego. No i tak dzisiaj trochę spóźniłem się z tymi, podejrzewam, że to zdrowie do 12 mi nie podskoczy. Ale, jak widzicie, dalej jest ten szary pasek, to w następnym odcinku pewnie już będzie się zmienić ten szary, chyba już się powinien zmienić na czerwony, coś takiego, to zobaczymy już jakieś różnice. No to już w następnym odcinku powiem wam, jak oczywiście tutaj się świnie moje spisują. No i być może w komentarzach też się podzielicie waszymi opiniami dotyczącymi hodowli świń, bo tak jak naprawdę tak, tych poradników jest dosyć dużo, jeżeli chodzi o karmienie świń. I to nie mówię tylko, że o polskich youtuberach, ale o zagranicznych, to wiele rzeczy tam jest po prostu przedstawione
bardzo słabe, słabo niektóre wprowadzają całkowicie w błąd i niektóre naprawdę są jakimiś stekami bzdur i tak dalej, gdzie naprawdę empirycznie nawet widać, że coś na oko inaczej mówią niż to wygląda, tak więc no, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra, ja powiem wam, że chyba lecę sobie teraz tak ze sprzedażą tej słomy, już spowolnię sobie ten czas, tak. Powolnie ten czas, bo jeszcze muszę kilka rzeczy dzisiaj ogarnąć tutaj na gospodarstwie, chociażby nawieźć wapno i tak dalej na te pole, które kupiłem, bo to już się trzeba przygotowywać pod sezony, czyli ostatnie żniwa, jeszcze jesienią trzeba będzie zrobić. No już trzeba będzie zrobić takie żniwa, które pozwolą mi, żebym w następnym roku jeszcze na jesień miał tutaj zboże, bo nie wiem jak te świnie dosyć, one mogą dosyć dużo jeść, te maciory. Podejrzewam, dosyć dużo mogą jeść, a jak dużo, no to zobaczymy. O, fajnie, to światło się tutaj podświetliło. Widać, że maciory zadowolone. Czekamy na przychód. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę. Zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam, Anton.